Czy wiesz, że pszczoły komunikują się za pomocą tańca? Tak, te maleńkie owady potrafią przekazywać sobie informacje o lokalizacjach najlepszych kwiatów, wykonując skomplikowane ruchy, które można interpretować jako taniec. Brzmi to trochę niewiarygodnie, a jednak to jedno z bardziej fascynujących zjawisk w naturze. Jesteś ciekaw, jak to działa? Jak pszczoły potrafią wskazać kierunek i odległość do źródła pożywienia? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w tym materiale. Planeta Życie. Zapraszam. Niewielu z nas zdaje sobie z tego sprawę, ale pszczoły miodne to jedne z najważniejszych stworzeń na naszej planecie. Bez nich nie mielibyśmy owoców, warzyw i wielu innych gatunków roślin. Ale ich fenomen nie kończy się na zapylaniu. To także owady o niezwykle rozwiniętej komunikacji. W przeciwieństwie do nas, ludzi, nie mogą rozmawiać ani pisać. No właśnie, jak wtedy przekazać coś, co jest bardzo ważne dla całej populacji pszczół? Te maleńkie, pożyteczne owady potrafią precyzyjnie przekazać sobie informacje o nowych źródłach pożywienia. Ich sposób komunikacji przypomina tajny kod, który dopiero niedawno udało się rozszyfrować naukowcom. Kluczem do tej zagadki jest taniec. Ale jak działa taniec pszczół? Pszczoły wykorzystują dwa główne rodzaje tańca. Taniec okrężny i taniec wywijany. Pozwólcie, że teraz wyjaśnię Wam, na czym polegają te dwa różne rodzaje tańca. Taniec okrężny, wykonywany wtedy, gdy pożywienie znajduje się blisko ula, zazwyczaj w promieniu do 50 metrów. Pszczoła zwiadowczyni zatacza wtedy małe koła, zachęcając inne pszczoły do poszukiwania w pobliżu. Taniec wywijany. Sytuacja robi się bardziej skomplikowana, gdy kwiaty są oddalone. Wtedy pszczoła wykonuje tak zwane ósemki, potrącając inne pszczoły i poruszając odwłokiem w specyficzny sposób. Kąt tańca do linii pionowej informuje o kierunku źródła pożywienia w stosunku do słońca, a tempo ruchu pokazuje odległość. Dopiero niedawno naukowcy to odkryli i trzeba przyznać, że te zachowania naprawdę mogą robić wrażenie. No właśnie, ale jak do tego doszło, jakie są na to dowody i eksperymenty? Naukowcy od lat badają tajemniczy taniec pszczół. Jednym z najbardziej znanych badaczy był Carl von Frisch, który otrzymał za swoje odkrycia Nagrodę Nobla. Udowodnił on, że pszczoły naprawdę komunikują się w sposób matematyczny i precyzyjny. Co więcej, przeprowadzone eksperymenty pokazały, że jeśli badacze zmanipulują informacje w ulu, na przykład poprzez zmianę kąta światła, pszczoły będą poszukiwać jedzenia w innym miejscu, zgodnie z przekazanym im kodem tanecznym. Według naukowców to dowód na to, że taniec jest świadomą formą przekazu informacji. Ciekawi Was, jak pszczoły zapamiętują i interpretują dane? Okazuje się, że pszczoły posiadają doskonałą pamięć przestrzenną i potrafią wracać do miejsc wskazanych przez zwiadowczynię nawet po kilku godzinach. Co więcej, przekazują sobie nawzajem informacje o zmieniających się warunkach atmosferycznych i godzinach otwierania się kwiatów. To, co dla nas jest prostym tańcem, dla pszczół jest skomplikowanym systemem komunikacji, dzięki któremu cała kolonia może skutecznie zdobywać pokarm i przetrwać. Ale co by się stało, gdyby coś zawiodło w ich komunikacji i gdyby pszczoły zniknęły? Najkrócej mówiąc, bez nich wiele ekosystemów uległoby zniszczeniu. Ich inteligencja i sposób działania to prawdziwy cud natury, który był przez miliony lat dopracowywany. Niestety, przez bezmyślne działanie człowieka, tych sympatycznych owadów jest coraz mniej.
Człowiek niszczy pszczoły przede wszystkim przez stosowanie pestycydów, które są toksyczne dla owadów zapylających. Zmiany w krajobrazie, takie jak urbanizacja, wylesianie i monokultury rolne, ograniczają dostęp pszczół do naturalnych siedlisk i pokarmu. Dodatkowo zmniejszenie bioróżnorodności, zmiany klimatyczne oraz choroby przenoszone przez pasożyty, takie jak roztocze, również negatywnie wpływają na populację pszczół. Jeśli kiedykolwiek spotkasz pszczołę na swojej drodze, zostaw ją w spokoju. Jeśli ten materiał Cię zaciekawił, już sam dobrze wiesz, co z tym faktem zrobić. Napisz proszę w komentarzu, jakie informacje zaskoczyły Cię najbardziej w tym filmie. Znasz jakieś inne pożyteczne owady dla człowieka? Też koniecznie wspomnij o tym w komentarzach. A może kiedyś zrobię o tym film? A może masz inne ciekawe informacje o pszczołach, o których chciałbyś się podzielić? Chciałbym, żeby ten kanał był taką platformą wymiany myśli, dlatego jeszcze raz zachęcam do pisania w komentarzach. Nie zapomnij subskrybować kanału, żeby nie przegapić kolejnych fascynujących treści o przyrodzie i niezwykłych zjawiskach w świecie zwierząt. Za tydzień opowiem Wam o jeszcze bardziej zdumiewających zdolnościach zwierząt. Nie możesz tego przegapić. Do zobaczenia!